Witam was wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj zobaczymy sobie bitwę Falcon 4502 Aus A, czyli niemieckim czołgiem ciężkim 8 poziomu. Falka prowadzi w linii do czołgu, jakim jest Maus. Po nim mamy Falkę Aus B, czyli no ten lepszy model z wieżą z tyłu. Wieża z tyłu oczywiście na tym pojeździe to jest raczej jego wada niż zaleta, no ale nie o nim dziś, tylko o tej zwierzę z przodu, która jest bardzo fajnym pojazdem. Przez pewien okres, kiedy T-32 głównie rywalizowało z Falką o miejsce w turniejach 1 na 1 ósmych tierów, przez długi czas stawiamy na tą Falkę, do czasu kiedy nie wyszły francuskie czołgi, które nie pozostawiły śladu po konkurencji, no ale dalej, kiedy nie ma tych czołgów francuskich dozwolonych, to wtedy warto wziąć pod uwagę Falkę. Zawsze w takich turniejach ona... ja porównuję te turnieje 1 na 1, bo chodzi tutaj o takie porównanie czołgów. To jest bardzo fajny sposób do tego, żeby porównać T-32 z Falką. Falka jest szybsza, ma celniejsze działo, większy damage per minute, czyli na minutę, no i przez to jest ciekawa, natomiast nie ma czegoś takiego jak... Cooldown. Nie można schować kodła, ponieważ on jest bardzo słaby, niedobrze, słabo puszczamy lufę, więc ogólnie no to wadą jest właśnie to, że mamy opancerzonej tak bardzo wieży, mamy dużo gorsze kąty właśnie ponoszenia i opuszczenia lufy, no i jeszcze te problemy z wieżą, to też jest duży problem. Falka także jest dość duża, przez co kiedy podjeżdża do nas jakiś czołg, musimy celować w łaz dowódcy bardzo często, taki IS-3. Gdy podjeżdża do Falki, tego się nauczyłem na 1 na 1, to trzeba zawsze walić w łaz dowódcy, który jest niewidoczny, ale jeżeli, ale bardzo łatwo w niego trafić. Jest on niewidoczny, nie jest on jakoś wystawiony, tylko jest on maluśki, ale tak naprawdę cała górna płyta ISA-3 to jest taki wasz dowód, co można powiedzieć, bo to wszystko jest do przebicia. Jest to niby małe, ale z drugiej strony dużo, nie jest wystawione jakoś na ostrze bardzo, ale łatwo to w to miejsce po prostu trafić, kiedy do nas podjedzie taki zawodnik. No chyba że nie wiemy, panikujemy w takim momencie, to wtedy jest bardzo ciężko dla nas, bo nie wiemy co robić, czy walić w kadłub, w dół, w wieżę. Gdzie celować, to jest najgorsze, żeby nie panikować, kiedy do nas podjeżdża jakiś czołg, tylko spokojnie uspokoić się i walczyć dalej. Falka oprócz tego, że ma bardzo cenne działo, dobry damage na minutę, szybko się porusza, to ma dużo HP, 1570, to jest naprawdę niezły wynik. Dla porównania T32 1550, więc 20 HP zawsze więcej. No i jeszcze warto powiedzieć o jednej różnicy. Falka nie da rady zrobić tak dobrego statecrapu jak T32, więc dużo gorzej się kontujemy. Natomiast właśnie jego brat w konkurencji tej, czyli T32, no, jest dużo lepszy w statecrapie, ma duże gościnnice. No a Falka także ma bardzo słaby pancerz ogólnie, dużo słabszy od T32, więc no pancerz na pewno jest po stronie T32, mobilność i prędkość tutaj. Falka działo jest także po stronie Falki, natomiast wieża jeszcze i kąt opuszczenia lufy tutaj już też T32, więc takie można powiedzieć, że porówno. Zależy co chcemy, na miasto lepsza Falka bez okienek, tam gdzie nie ma okienek, takie na przykład N-Scan nie ma tak dużo okienek jak na Himmlu, tam na Himmlu to jeszcze T32, ale tak to Falki się bardzo dobrze spisują. Takie mapy, gdzie trzeba snapić, to też T32 jest gorsze od Falki. Tutaj mamy bardzo, bardzo dobre działo celne, które naprawdę jest rewelacyjne. Prawie każdy strzał możemy trafić, jeżeli mamy 100% załogę na 100%. No i tak właśnie wygląda moje porównanie 132 Falki. Tutaj jak widzimy T32 przede mną, tylko że tyle, że stokowe. Tutaj się cofam, celuję w dół, ale się odbijam. No i jeszcze, zapomniałem już powiedzieć o jednej ciekawej rzeczy. Penetracja na tych obu działach jest prawie że identyczna. Falka ma jej dokładnie 200, natomiast T32
198, więc praktycznie taka sama penetracja, damage także identyczny. No i teraz już o doświadczeniu. 4701 expa razy 3 z premką, 48 000 ponad kredytów i 2600 ponad obrażeń, więc tak wygląda ta bitwa. Ja tymczasem dziękuję już Wam za obejrzenie. Do usłyszenia, na razie, cześć.